ręce trzy. Orzeł już w koronie jest. Wreszcie nam w duszy gra. Ogień w oczach płonie, ach. Polska, Polska. Świętujemy jak cała Polska, zresztą najważniejsze moim zdaniem święto jest to święto odzyskania niepodległości. Znajdujemy się obecnie na nowo otwartym placu na terenie gminy Sosnówka przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Nowy plac, nowy pomnik, nowy orzeł, tutaj ukłon w stronę pana posła Dariusza Stefaniuka, który ufundował dla gminy tego orła. I cieszę się bardzo, że aż tyle osób postanowiło w tym roku razem z nami świętować na czele z panem posłem, ze starostą powiatu bielskiego i wielu, wielu mieszkańców, którzy bardzo się cieszą, że mają okazję wspólnie z nami świętować. Najważniejsze, co może człowieka spotkać, to jest niepodległość i dzisiaj mamy przyjemność, że my nie musimy walczyć już o tą niepodległość w takiej formie jak nasi przodkowie, ale mamy możliwość świętowania tej ważnej uroczystości. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że mogę być tutaj dzisiaj z wami i cieszę się, że spotykamy się w takim miejscu, gdzie został odnowiony pomnik, między innymi pomnik Józefa Piłsudskiego, osób, które walczyły za wolną Polskę, a spotykamy się w dniu 11 listopada. 11 listopada, który myślę, że w sercu każdego Polaka jest dniem najważniejszym. Dniem, gdzie myślimy o naszej ojczyźnie, dniem, który jest dniem radosnym. W naszych domach mamy przypięte kotyliony, idziemy na mszę świętą, mszę za ojczyznę, modlimy się o to, i dziękujemy Panu Bogu, że możemy mówić w języku polskim i żyć w wolnym kraju. Kilka kilometrów obok nas jest granica polsko-białoruska, granica, która, jak wszyscy wiemy, dzisiaj jest niespokojna, pilnowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, przez policję, przez wojska obrony terytorialnej. I ci ludzie przez 24 godziny na dobę pilnują naszego bezpieczeństwa, naszej granicy, aby nie była przekroczona, aby tutaj imigranci nie weszli na stronę polską, również na stronę Unii Europejskiej. I za to serdecznie chciałem im podziękować.